Na początku maja do gimnazjum nr 2 w Łukowie przyjechał Bartosz Jurecki, olimpijczyk i trzykrotny medalista Mistrzostw Świata w piłce ręcznej. Zaraz z Robertem Dołęgą byliśmy na olimpiadzie w 2008 roku, tam się poznaliśmy. Od tego roku jestem zawodnikiem KS Azotów Puławy, więc daleko tutaj nie mam. Spytał się, czy bym chciał przyjechać, porozmawiać troszeczkę o sporcie z młodzieżą. Myślę, że to dla nas jest sama przyjemność, takie spotkania, bo takie spotkania powinno być jak najwięcej, żeby zachęcić właśnie tą młodzież do uprawiania sportu. W jakim wieku najlepiej rozpoczynać przygodę ze sportem? A to różnie, zależy też od dyscypliny. Ja zacząłem w 5 klasie podstawowej, mój brat zaczął uprawiać piłkę ręczną w wieku 17 lat. Znam też chłopaków, którzy zaczęli 20 lat, ale wiadomo, że im wcześniej, tym lepiej, im mniej komputera, im mniej siedzenia w domu, no to tylko z pożytkiem dla zdrowia. Ja sam wiem, jak miałem 8-10 lat, no to od rana do wieczora się biegało po podwórku, a teraz dobrze wiemy, jakie są realia. I każdy tylko w domu przed komputerem stara się jak najwięcej spędzić czasu, więc takie spotkania, mam nadzieję, że chociaż w małym stopniu przyczynią się do tego, że ci uczniowie będą chcieli jak najwięcej czasu spędzać na boisku. Można powiedzieć, że Łuków stoi piłką ręczną. Mamy drużynę SPR Łukowia Łuków, która odnosi wiele sukcesów. To jest drużyna dziewcząt. One kończą, można powiedzieć, w gimnazjum przygodę tutaj w Łukowie. Co zrobić, żeby po gimnazjum, po wieku juniorskim, takim młodzieżowym, osiągnąć takie sukcesy jak pan? To jest następny problem. Nie ma tutaj sekcji seniorskiej i część, podejrzewam, dziewczyn rezygnuje z piłki ręcznej. Ja miałem takie szczęście, że kończąc wiek juniora powstała sekcja seniorska i miałem tą ciągłość w rozwoju piłki ręcznej. Jeżeli jest możliwość, no to do wyjechania do najpobliższych miast, czyli tutaj daleko do Lublina nie ma, a wiem, że jaką klasową drużyną jest Lublin i tam szukać szczęścia i rozwijać się dalej w piłce ręcznej. Bartosz Jurecki przyjechał do Łukowa na zaproszenie Roberta Dołęgi, prezesa klubu olimpijczyka ziemi łukowskiej oraz nauczyciela wychowania fizycznego w gimnazjum nr 2. Tak jak w zeszłym roku gościliśmy, mieliśmy przyjemność w hali imienia Janusza Kowalczyka gościć Lidię Chojecką, naszą utytułowaną biegaczkę. Tak teraz mojego serdecznego kolegę, którego miałem przyjemność poznać na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie, Bartosza Jureckiego. Moje zaproszenie wystosowałem do niego kilka miesięcy temu, aczkolwiek wiadomo przez jego napięty grafik, bo cały czas jest wyczynowym sportowcem, gra dla Wisły Puławy. Zgodził się i znalazł czas, żeby do nas tutaj przyjechać w ramach realizacji projektu edukacyjnego, bo każdy uczeń, który chce skończyć gimnazjum, musi w drugiej klasie zaliczyć taki projekt. I wymyśliłem taki temat, który już mam i stosuję od 3 lat. Porozmawiajmy o sporcie, spotkanie z gwiazdą sportu. Nie tylko realizacja projektu edukacyjnego, ale też na zaproszenie Klubu Olimpijczyka Ziemi Łukowskiej, który ma w swoim statucie zapisane właśnie edukacja poprzez sport, edukacja poprzez pasję, zarażanie swoją pasją. No i myślę, że Bartek Jurecki, którego gościmy właśnie dzisiaj, o tym nam opowie, przybliży nam swoją przygodę ze sportem, jak zaczynał, no i będzie odpowiadał na pytania tak licznej zgromadzonej młodzieży. Młodzież gimnazjalna mogła poznać przebieg kariery reprezentanta Wisły Puławy, usłyszeć o jego porażkach i sukcesach. Szczypiornista opowiadał o początkach swojej kariery, życiu zawodowego sportowca oraz odpowiadał na pytania młodzieży. W naszej szkole w ostatni weekend były Mistrzostwa Polski juniorów i juniorek w ponoszeniu ciężarów. Tu jest maskotka i z okazji naszego spotkania, żebyś o nas tak szybko nie zapomniał, chciałbym ci wręczyć taki zestaw startowy. Także dziękuję jeszcze raz. Jest mi niezmiernie miło. Jeszcze raz dziękuję wszystkim. Dziękujemy bardzo. Po spotkaniu sportowiec rozdał wiele autografów.